Dożynki to święto rolników z bogatą tradycją i wieloma kultywowanymi obrzędami. Jest to uhonorowanie całorocznej pracy. Mieszkańcy gminy Warta uroczyście dziękowali za zebrane plony. W tym roku gospodarzem dożynek była miejscowość Ustków. Po mszy świętej uczestnicy przeszli uroczystym korowodem na boisko miejscowej szkoły. Tradycyjnie starostowie dożynek przekazali burmistrzowi chleb wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Jakie przede wszystkim role mają właśnie starostowie? Reprezentacyjne. Gminy, miejscowości naszych. Da się to wszystko jakoś tak poukładać. To ogromne wydarzenie takie do pracy, do zorganizowania tego wszystkiego. No duże, duże wyzwanie na pewno, duże wyzwanie. To jest tylko jeden taki dzień, który możemy mieć święto. Powód do takiej ogromnej integracji. Tak. I trzeba powiedzieć, że nie udałoby się to, gdyby nie pomoc wszystkich mieszkańców, całego sołectwa i gminy. Naprawdę bardzo dużo tutaj się przyczynili wszyscy do tego. Poszczególne sołectwa prezentowały wieńce i kosze dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, polnych kwiatów, owoców i warzyw. Odbył się także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W uroczystościach oprócz mieszkańców gminy wzięli udział zaproszeni przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz goście z Bułgarii z partnerskiej gminy. To jest piękna tradycja. Tradycja, która sięga średniowiecza i jeszcze dalej. Kiedy nakazywano, żeby za zbiory dziękować i się bawić, bo to jest warte świętowania. Po części oficjalnej i wystąpieniach przybyłych gości na scenie prezentowały się zespoły ludowe Jezioranki i Małe Jezioranki oraz uczniowie szkoły podstawowej w Ustkowie. Jak ja idę w pole, łojdana, to mnie kolka kole, łojdana, jak usłyszę granie, łojdana, kolka mnie ustanie, łojdana. Nie zabrakło także występów lokalnych zespołów Grażyna Egino Band oraz Warta Folk Band. Pogoda podczas tegorocznych żniw nie sprzyjała rolnikom, doskwierała głównie susza. Ta aura była różna. Myślę, że rolnikom należy się podziękowanie, wyraz uznania właśnie za ciężką pracę, nieraz kosztem zdrowia, ale teraz właśnie w takich różnych warunkach. Ten rok był rzeczywiście, nie był dobry, jeśli chodzi o pogodę. Na pewno są też spore straty w plonach, ale musimy jakoś to przetrwać.
i żyć nadzieją, że w przyszłym roku będzie lepiej. O ile te plony mogą być mniejsze niż w poprzednim roku? No u nas mniej więcej 20-30%. Nasza gmina specjalizuje się głównie w warzywach wczesnych, znanych w całej Polsce, wczesnych ziemniakach, jeśli chodzi o warzywa, natomiast też jest rozwinięta produkcja żywcowego, produkcja mleczarska. Taki dzień jest po prostu potrzebny. Myślę, że rolnicy też muszą się pobawić, muszą porozmawiać i to jest odpowiednia pora. Na naszym terenie, tutaj na Ustkowie, zawsze te deszcze czy tam jakieś burze nas mijały, czyli te straty były większe, ale w innych tam zakątkach naszej gminy jest takie zróżnicowanie właśnie. Było nie tak źle może. Wieś Ustków otrzymała również nagrodę. Proszę powiedzieć, co to za nagroda? To jest nagroda za w konkurencji Czysta Wieś, czyli to jest takie wyróżnienie właśnie dla mieszkańców, że zaangażowali się w pracę, sprzątają, dbają o swoje posesje, ogólnie o całą wieś, cały teren wiejski. Nasza społeczność naprawdę tak się zaangażowała w te dożynki, naprawdę to można zobaczyć, przejechać się, jaki wystrój w ogóle wsi. No ja jestem dumny ze swoich mieszkańców. W tym roku plony to troszeczkę kiepsko, susza była potężna, potem był czas zbiorów, zaczęły deszcze padać. I te zboża na przykład parametrów tego nie łapią takich, jak powinny łapać, ze względu na opady. Są straty, są. Widać to gołym okiem, że jest dużo mniejszy zbiór. Generalnie jest dużo, dużo mniej niż w poprzednim roku było. Koła gospodyń wiejskich z gminy Warta kusiły odwiedzających pysznymi smakołykami przygotowanymi specjalnie na tę okazję. Przygotowałyśmy gołąbki z kapustą w sosie pomidorowym. Przygotowałyśmy placki ziemniaczane z gulaszem. Krokiety z kapustą i grzybami. Leczo. Chleb ze smalcem, tak jak widać. No i dużo ciasta i ogórki kiszone oczywiście. A jak często się panie spotykają? Jesteśmy w stowarzyszeniu i jak tylko jakaś impreza jest, organizujemy sobie również własne, żeby się spotkać. Dzisiaj proponujemy wszystkim gościom świeżonkę, placki ziemniaczane z gulaszem tak węgierskim, paszteciki z barszczykiem czerwonym, oczywiście chleb ze smalcem i ogórkiem, no i ciasta w kilku gatunkach. Na wsi nie ma większych rozrywek, tak się spotkamy w swoim gronie, porozmawiamy, wymienimy doświadczenia, jest miło. Dzisiaj przygotowaliśmy tak i żebereczka, i karkóweczkę, mielone, żurek, prażuszki, kopytka, kapustkę gotowaną, pierożki, ciasta, chlebek swojski, smalec, ogóreczki, no wszystko co wiejskie. To jest nasze święto rolnicze i my właśnie w tym się lubujemy. Same pyszności, mięska różne, kapustka zasmażana, takie właśnie typowo wiejskie, chleb ze smalcem. No i ciasta najprzeróżniejsze, to piekły nasze panie z koła gospodyń naszego. Co roku taka tradycja u nas, że na takie dożynki właśnie gminne przygotowujemy różne takie produkty i można poczęstować, pochwalić się czasem czymś nowym, nowymi przepisami albo po prostu od koleżanek również jakichś nowych przepisów nabyć. Wieczorem publiczność bawiła się przy rytmach muzyki tanecznej. Na tegoroczne święto plonów w Ustkowie przybyło wielu gości z całej gminy i regionu. Jest to duże wydarzenie dla rolników, którzy co roku z zaangażowaniem przygotowują się do tego święta.